Jest z nami Kamil Tlaga, jeden z bohaterów dzisiejszego meczu. Kamil, jak się czujesz po tym zwycięstwie? No na pewno bardzo fajnie, tak? Wracamy w swoje strony, bo nie mogę powiedzieć, że to do swojego klubu, tylko w swoje strony, bo ja się wychowałem miasto dalej, w Wisze Kobyłka, ale fajnie, tak? Przyszli znajomi, przyszła rodzina, bardzo mnie to mobilizowało, asystę zaliczyłem, fajnie, cieszymy się, kolejny mecz wygrany i aby za tydzień, żebyśmy za tydzień tak samo świętowali. Czy to obecność właśnie rodziny, ten dobry klimat spowodował, że miałeś taki ciąg na bramkę? Bo w pierwszej połowie zwłaszcza grałeś dość wysoko i dość efektownie, efektywnie też. Na pewno, ale ja w każdym meczu tak chcę grać i potwierdzać to, że lubię atakować, ale też wiadomo, trzeba bronić. No w drugiej połowie wiadomo, no trochę drużyna wyszła wyżej, tam zostało więcej zawodników z przodu, ale też starałem się do przodu grać. Troszeczkę w końcówce to słabiej wyglądało, ale... Jutro jest kolejny dzień, za tydzień jest kolejny mecz i już myślimy o następnym meczu. Czy jesteście zadowoleni z realizacji zadań przedmeczowych, taktycznych, bo na rywala wskoczyliście szybko i udało się ustawić sobie ten mecz? No tak miało być, to miało tak samo jak z Ursusem, więc tak jak powtarzam, tydzień powtarzałem, my jesteśmy widzę, my musimy tak grać, czy u siebie, czy na wyjeździe, nie bać się rywali, rywale muszą się nas bać i tak w każdym meczu to powinno wyglądać. Wracacie na drogę zwycięstw, chyba łatwo w tej sytuacji zapomnieć o tych meczach, które były ciut słabsze. No wiadomo, jakiś kryzys tam przeszedł, teraz wracamy i oby tak było co tydzień, tak wiadomo, że może się zdarzyć jakiś słabszy mecz, ale tfu, ja już o tym nie myślę, mam nadzieję, że teraz tylko same dobre mecze przed nami. Dobra, dzięki wielkie i powodzenia w następnych meczach.